Udało się w tym roku zbudować dwie drużyny. To póki co myślimy o tym turnieju półfinałowym w Legnicy. Na pewno celem będzie znalezienie się w tej czołowej czwórce, która będzie premiowana awansem potem do turnieju finałowego. No a jak się uda, no to już wtedy będziemy myśleć o tych wyższych celach. No na pewno fajnie by było przywieźć medale, myślę, zarówno jeżeli chodzi o tą drużynę męską, jak i drużynę kobiet w tym roku. Jak będzie zbudowana jedna i druga drużyna? Turniej będzie rozgrywany równolegle, tak? Oba turnieje będą rozgrywane w tym samym miejscu, w tym samym czasie. Jeżeli chodzi o drużynę kobiet, to zawsze tutaj determinuje ten skład dostępność zawodniczek, więc będzie oparty o te zawodniczki, które w tym momencie już skończyły sezony, chociażby jak teraz właśnie dziewczyny tutaj z Opola czy z Radomia. Też już dzisiaj nawet rozmawialiśmy z dziewczynami z Kalisza, które prawdopodobnie też wzmocniłyby nas w sytuacji, w której udałoby się awansować do turnieju finałowego. Przed tobą Akademickie Mistrzostwa Polski, kolejne wyzwanie, więc nie odpoczywasz? Nie odpoczywam, będę reprezentowała Akademię Nauk Stosowanych. Wcześniej to była Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, więc przez najbliższy miesiąc tutaj to będzie nasz główny cel, żeby wygrać te Akademickie Mistrzostwo Polski. No właśnie, zwłaszcza, że tu dzisiaj grałaś przeciwko koleżankom, z którymi będziesz grała z kolei w jednej drużynie. Tak, dokładnie, stworzymy właśnie drużynę na półfinały tych Akademickich Mistrzostw Polski, więc myślę, że zespół będzie dobry. I co, ambicja medalowa? No, jakby nie ma innego celu, jest tylko i wyłącznie myśl o złotym medalu i po to tam jedziemy. Jeśli chodzi o tą drużynę męską, to tutaj teraz myślimy o tym półfinale. Półfinał będą chłopaki z Lubina i chłopaki z Radomia. To są wszyscy studenci uczelni, żebyśmy to jasno powiedzieli. Tak, oczywiście. No, to jak jest zbudowany regulamin, to muszą być studenci naszej uczelni, także 100% wiadomo, studenci. Z jednej strony zdobyć medale żeńskie, z drugiej bronić medali męskich, tak? Dokładnie tak. Myślę, że o te medale wcale nie będzie też tak łatwo. Wiemy, że na pewno faworytem, albo jednym z faworytów będzie, no, jak co roku, Akademia Górniczo-Hutnicza, jeżeli chodzi o drużynę męską, bo wiemy, że teraz są po bardzo dobrym sezonie, w zasadzie ten sezon dla nich jeszcze trwa, awansowali do playoffów, też prawdopodobnie tam zmierzą się chyba z Gwardią Wrocław. Jeżeli chodzi o Ampy tutaj kobiet, to też na pewno bardzo mocny skład pewnie będzie miał Krosno, które też awansowało do playoffów, ta drużyna pierwszoligowa, więc no o tym medale wcale tak łatwo nie będzie, no ale wiadomo, no trzeba próbować.